Cześć, to podcast Dieta z Głową. Ja jestem Monika. A ja jestem Magda. A to jest podcast o tym, jak dbać o zdrowie poprzez odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowe relacje z jedzeniem. Cześć, Monika. Hej, cześć. Co tam u ciebie po tak długiej przerwie? Poodpoczywałaś? Tak, podpoczywałam. Na początku chciałabym powiedzieć o tej naszej przerwie planowanej. Obiecałyśmy, że wrócimy we wrześniu, i też nie spodziewałyśmy się, że nie będzie to początek września, a jego koniec. Niemniej słowa dotrzymałyśmy, bo słuchacie tego odcinka we wrześniu. Natomiast ilość pracy rozpoczętej już od sierpnia nas po prostu zmiotła z planszy, dlatego nie miałyśmy przestrzeni na to, żeby już od początku żeby już od początku września te podcasty wychodziły, bo odpoczywałyśmy. Ja we wrześniu miałam urlop, także z tego się musimy trochę wytłumaczyć. Tak. Ale mamy dzięki temu więcej energii, żeby już regularnie podcasty wychodziły. Tak, ale właśnie a propos tej regularności, to też podjęłyśmy taką decyzję, że teraz podcasty będą publikowane co dwa tygodnie, bo też chcemy sobie zostawić właśnie więcej przestrzeni do tego, żeby robić różne rzeczy na bieżąco i też bardziej stawiamy na jakość, a nie na ilość, bo jednak niekiedy to było tak, że przygotowywałyśmy się do tych odcinków, które były co tydzień, on to wymagało Czasami naprawdę dosyć dużo czasu, żeby sobie przygotować wszystko to, co chcesz powiedzieć na dany temat, coś takiego, co faktycznie pozostawiłoby u ciebie w głowie, na przykład jakieś przemyślenia i po prostu byłoby wartościowe. Więc stwierdzamy teraz, że będzie lepiej, jeżeli te podcasty będą się ukazywały co dwa tygodnie i nam to też trochę zwolni, jakby zasobów do tego, żeby po prostu współpracować też. Z pacjentami, żeby też zająć się po prostu taką pracą do wykonania, którą mamy. Także dzisiaj zaczynamy z takim tematem wszystko albo nic czyli dlaczego idealna dieta nie istnieje, i myślę, że to jest w ogóle fajne, że po przerwie i po wakacjach też bo po wakacjach też kojarzy mi się jakby ten wrzesień jakby z takim miesiącem, kiedy to jest takie trochę nowe otwarcie. Co taki mniejsze, mniejszy styczeń, ale jednak ma coś to w sobie, że ten powrót do szkoły, powrót do takich obowiązków i koniec lata często po prostu kojarzy się z tym, że dobra, czyli wracam, jestem już po wakacjach, po tych wszystkich lodach, po tych wszystkich rzeczach, które były w ciągu lata, których wcale nie chcę jakby już teraz powtarzać, tylko teraz zaczynam coś nowego i zaczynam dbać o siebie. Więc. Dzisiaj, właśnie ten temat być może po to, żeby po prostu ułatwić ci trochę, może też zapobiec popełnianiu błędów, albo powiedzieć o tym, co faktycznie może ci utrudniać to dojście do celu. Tak, tym bardziej, że mm, mamy wrażenie, że wiele osób rozpoczyna nowy sezon dietowania, i tak naprawdę y, dlatego, ten temat dzisiaj, bo y, chcemy. Cię wydrzeć z tego błędnego koła odchudzania. Dlatego, że jeżeli dawne metody nie sprawdzały się, to znaczy, że tę metodę trzeba zmienić. Dlatego dzisiaj pogadamy o tym, dlaczego te diety idealne nie działają i dlaczego takiej diety nie ma. Ewentualnie są jakieś zasady diety, które będą nam służyć, natomiast nie ma sensu się fiksować nad dietą idealną, przez którą będziemy czuły frustrację. Tak, dokładnie tak. I myślę, że dzisiaj właśnie opowiemy o takich pułapkach myślowych, w które wpadamy, ale w ogóle tak na początku, to myślę, że fajnie by było też powiedzieć trochę o tym w ogóle, skąd w nas jest taka potrzeba stosowania diety, bo myślę, że łatwiej nam będzie o wiele później zrozumieć też, dlaczego mamy też jakieś błędne przekonania, które po prostu mogą nam utrudniać to odchudzanie. Więc z czego wynika tak naprawdę takie dążenie do lepszej sylwetki? Czy naprawdę to wynika z tego, że my obiektywnie rzecz biorąc po prostu mamy tą nadwagę lub otyłość? Zdaje się, że tutaj też jakby mówi o tym e, literatura, że tym początkiem jest niezadowolenie z ciała. Oczywiście to niezadowolenie z ciała, ono jest też nakręcane przez kulturę diet i sposób, w jaki kreowany jest taki idealny wizerunek ciała w mediach. Czyli to niezadowolenie z ciała może mieć źródło w mediach, ale no nie sposób też jakby nie wspomnieć o tym, że oczywiście mogą tutaj też wchodzić jakby w grę inne czynniki, czyli na przykład niezadowolenie z ciała u matki, bądź też klasa społeczna, czy na przykład pochodzenie. Oprócz tego ważne są też takie na pewno czynniki psychologiczne, przekonania, czy właśnie na przykład relacja matka, córka. Ale Idąc dalej, niezadowolenie z ciała powoduje powstanie takiej potrzeby, stąd zaczynamy stosować dietę, uprawiać aktywność fizyczną, lub częściej na przykład korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Chcemy stosować tę dietę, bo ona nam też obiecuje szczęście, spełnienie i sukces. I tutaj to jest takie warte podkreślenia, że to, w jaki sposób w ogóle opisywane są diety, zawsze sprowadza się do takich większych zmian w swoim życiu. Czyli jest mowa o tym, że na przykład będziesz w końcu szczęśliwa, o diecie raczej nie mówi się jako o czymś takim, co o czym jakby nie mówi się o tym w taki sposób, jakby to miało polegać na zmianie nawyków żywieniowych, bo to nikomu by się nie opłacało i kto wtedy tak naprawdę miałby kupować te nowe diety. Więc to jest biznes. I biznes musi się kręcić, też każda nowa dieta, która jest w trendach, zakłada jedzenie konkretnych produktów, a wykluczenie innych, bądź też w ogóle konkretne posiłki. Bardzo często właśnie w taki sposób budowane są te diety, i to znowu buduje w nas takie przekonanie, że są produkty, które są dozwolone, i są produkty, które są zakazane, że są te złe i są te dobre. I z takim sposobem myślenia my zostajemy też pod diecie więc na przykład to może rodzić takie konsekwencje, że możemy mieć wyrzuty sumienia wtedy, gdy jemy coś z tej gamy produktów zabronionych. To może też powodować wiele innych konsekwencji, ale to myślę, że później do tego dojdziemy. Tak, dokładnie. Wiesz, co tutaj też warto podkreślić: to, że myśli kształtują nasze emocje, z kolei emocje już wpływają na zachowania, więc fajnie, że powiedziałaś o tych wszystkich myślach, które towarzyszą właśnie tej decyzji podjęcia diety. I żeby rozpracować trochę ten schemat błędnego koła odchudzania. Powiem, powiem Wam, jak to mniej więcej wygląda, bo wychodząc od tego, co Magda powiedziałaś, najpierw pojawia się niezadowolenie z ciała. I to już jest takim powodem stosowania restrykcji, czy to y, ograniczanie jedzenia, wykluczanie jakichś produktów, czy konkretnych składników. No wiadomo, że jeżeli co, czegoś sobie zabraniamy, ograniczamy, no to w pewnym momencie y, następuje y, odstępstwo od tych ograniczeń, jakieś takie y, potknięcie, prawda? Z kolei, no to wiadomo, że jeżeli jesteśmy zawiedzione sobą, no to czujemy wyrzuty sumienia. No i co dalej? Tak naprawdę potem lecimy w taką próbę od powrotu do tych ograniczeń. Chcemy skończyć tą frustrację, która tak naprawdę pogłębia niezadowolenie z ciała, więc tak naprawdę widzicie, że to koło się zamyka. I w takim schemacie możemy sobie tkwić całe lata albo i całe życie i Pomimo tego, że, że widzimy, że coś tu nie gra, że, że ten schemat tak naprawdę nikomu nie służy, i, i widać czarno na białym, że on chyba nie jest taki, taką najlepszą metodą, to zastanówmy się w takim razie, dlaczego, pomimo tego, że wiele już, coraz więcej głosów mówi o tym, że wcale to nie jest takie dobre szukać i trwać w takiej idealnej, narzuconej, sztywnej diecie, to dlaczego w ogóle cały czas ten. Ba tak jak powiedziałaś Magda, biznes się kręci, dlaczego, e, dlaczego ma się on dobrze i co rusz powstają nowe takie diety. I jakie są powody? Przede wszystkim e, chciałabym tutaj powiedzieć o takim po prostu strachu, strachu przed tym, że mm, na luźnej diecie nie będziemy miały efektów. Wiele kobiet ma z tym problem, że mają obawy, że, mm, że jak już sobie na coś pozwolą, to przegną i... Popłyną w to niezdrowe jedzenie. Czyli nie mamy takiej pewności siebie, jeśli chodzi o wybory żywieniowe, nie mamy takiej sprawczości. Przy czym też jesteśmy takie trochę, może, niechętne do bycia, do wzięcia tej odpowiedzialności za te kwestie jedzeniowe. A co daje nam taka idealna dieta? Na pewno powoduje, że czujemy się po prostu wartościowe, bo często nie wiem, czy to zauważacie ale Bycie na jakiejś diecie powoduje powód, powoduje powód, sprawia, że czujemy się lepsze, lepsze od innych, lepsze od samej siebie z czasów wstecz, że czujemy się bardziej wartościowe. Co jeszcze? Idealna dieta no, obiecuje nam te dobre efekty, czyli jest ta obietnica, że wystarczy, że będziesz podążać za tym schematem, i czekać ta nagroda. A jeżeli my przejmujemy odpowiedzialność za nasze wybory żywieniowe, no to tak naprawdę nie wiemy, no bo same nie wiemy, a nikt nam tego nie powiedział. Z kolei takie diety, które się sprzedają, no one już od kogoś dają nam tę obietnicę i na tym się głównie łapiemy. Tak, no dokładnie tak. I myślę, że tutaj właśnie ta obietnica, ale właśnie wszystko to, co wymieniłaś, naprawdę ma bardzo duże znaczenie, bo ja sama w ogóle pamiętam, jak to było u mnie i sama pamiętam też, jak byłam w takim bładnym kole tego odchudzania, bo mm, też y, mogę o tym z Tobą rozmawiać, nie tylko dlatego, że po prostu przeczytałam mądre książki, tylko po prostu sama też mam jakieś doświadczenia z tym i wiem dokładnie, jak to było, kiedy tak naprawdę właśnie też to jest, myślę bardzo mocnym powodem tego, że my dalej kręcimy się w tym kole i jesteśmy nie, nie jesteśmy w stanie wyjść dlatego, że każde niepowodzenie powoduje, że nasza frustracja jest jeszcze większa i nasze niezadowolenie z ciała jest jeszcze większe bo w momencie, kiedy my wprowadzamy ograniczenia to bardzo często nie dojadamy znowu z drugiej strony nie dojadanie, wiemy o tym że bardzo często prowadzi do przejadania się, a trudno być zadowolonym ze swojego ciała w momencie, kiedy faktycznie dochodzi do takiego przejadania się i ty faktycznie widzisz negatywne skutki tego, nie? Więc to buduje jeszcze większe niezadowolenie z ciała, i tak naprawdę wszystko się super ekstra zamyka, i bardzo ładnie się nakręca, i faktycznie trudno jest z tego wyjść. A myślę, że to też w taki naturalny sposób. Pojawia się takie myślenie, że muszę mieć coś konkretnego, sztywnego jakiś plan, jakąś rozpiskę, która mi powie dokładnie, co ja mam robić, i wiele osób ma takie myślenie. Ja zresztą kiedyś też sama tak myślałam, że żeby mieć dobrą sylwetkę, taką fajną, dociętą i w ogóle, to ja muszę mieć czystą michę i muszę naprawdę regularnie pilnować sobie tych treningów. To jest takie. To, to jest właśnie taka próba wrzucenia siebie w, taki, w takie działanie w takim za, bardzo zaplanowanym trybie. Tam nie ma mowy o elastyczności, nie ma mowy o tym, że coś mogłoby się ewentualnie potoczyć inaczej w Twoim życiu albo dzień mógłby przebiegać inaczej, bo to, co było zaplanowane, to po prostu ma się wydarzyć. Nie? Czyli narzucasz sobie z góry mhm. jakby konkretny schemat postępowania, i tylko to jest w stanie gdzieś tam doprowadzić do osiągnięcia tego efektu, nie? więc tak, No myślę... ja chciałabym też jedną rzecz zauważyć, że tak naprawdę często jest tak, że my szukamy winy w nas, a nie za bardzo szukamy jej na zewnątrz, no bo w końcu to my jemy, to my stosujemy tą dietę i jeżeli jakaś dieta się nie sprawdziła to jest takie myślenie, że hmm ta dieta chyba nie jest dla mnie, więc ja muszę szukać tej idealnej dla siebie. I ten rynek oczywiście ma multum takich różnych diet i co róż pojawia się nowa, dlatego my nie myślimy, może te diety wszystkie są beznadziejne, tylko ja jestem beznadziejna, a gdzieś tam czeka ten złoty gral. I u mnie na przykład to było, że ja cały czas szukałam jakiejś idealnej diety dla siebie, bo myślałam, że że jest taka dieta, która po prostu uzdrowi mnie ze wszystkich problemów i właśnie stworzy tą idealną, dociętą sylwetkę, więc. Teraz już mam uśmiech na twarzy i trochę się z tego śmieję, bo tak naprawdę problem leży zupełnie gdzie indziej i o tym porozmawiamy. Na początek w ogóle chciałybyśmy kilka takich pułapek myślowych wam przedstawić, po to, żeby je trochę rozbroić. Taką tykającą bombę, która czyha w naszej głowie, trzeba ją rozbroić na części pierwsze, i dzięki temu same przekonacie się, że w sumie to są takie błędne przekonania, które mamy w głowie wtłoczone i wcale nie muszą z nami być do końca życia, więc może ten sezon drugi styczeń, czyli właśnie wrześniowo-jesienny będzie czymś przełomowym. Taka jest intencja przy nagrywaniu tego odcinka, więc słuchajcie dalej. Zaczynamy od pułapek myślowych, w które można wpaść i zacznę cytatem, która pewnie nie jedna z Was miała w głowie. Skoro dieta zaczynam od poniedziałku, to w weekend jeszcze sobie odpuszczę pizza, drinki, dodatkowa porcja serniczka. Niczego nie odmawiam, bo teraz jeszcze mogę. Bo przecież od poniedziałku czeka mnie tylko dieta i te ograniczenia. I teraz zastanówmy się, czy. Żadna z nas niech pierwsza rzuci kamień, która nie miała takiego myślenia. Ja takie myślenie miałam, dlatego że wydawało mi się, że po pierwsze dzięki temu przejdę tak jakby. Oddzielę grubą kreskę czas niebycia na diecie na ten czas taki bardzo ułożony. I sama ta ekscytacja wywoła na tym, że zaczynam tą dietę i że ja na pewno będę się super trzymać, bo jestem tak zmotywowana, jestem tak podekscytowana w ogóle tym czasem, że ja już chcę sobie dać taką jakby, że ja zasługuję na to, żeby w weekend się najeść tego wszystkiego, bo ja tak bardzo wierzę w to, że mi się uda, więc ja sobie teraz mogę pozwolić, bo ja przecież i tak to wszystko zrzucę. I tak, i tak przejdę ten proces i w ogóle wpadnę w ten proces takiego uzdrawiania i dzięki temu to będzie mnie nakręcać i tak jakby nie będzie mi wtedy brakować tych produktów więc w sumie teraz nie mam jeszcze tych wszystkich nagród ale jestem tak zmotywowana, że już siebie nagrodzę tym szaleństwem weekendowym nie? więc tak. po pierwsze to jest to po drugie no każdy w głowie ma ten taki specyficzny sposób myślenia, polegający na tym, że właśnie albo się jest na tej diecie, albo się nie jest, bo albo mamy tą kontrolę i wtedy ją tak jakby mocno wrzucamy w swoją głowę i, i kontrolujemy to co jemy, albo w zasadzie czujemy się tak trochę byle jak, nie, wiecie jak to jest, albo regularnie trenujemy, a jak nieregularnie, no to się to coraz bardziej tak jakby trochę rozpada, nie? Mhm, ale to jest, więc my lubimy taki rygor. To jest właśnie jeszcze takie bardzo specyficzne dla osób, które często się odchudzają i które jakby testują wiele tych różnych diet. Że właśnie u nich to myślenie jest w kierunku albo jestem na diecie, albo nie jestem, i każde z tych podejść yy, jakby jest związane z tym, że ono w ogóle nie ma żadnego takiego zdrowego balansu i równowagi. Nie? Czyli jesteś na diecie, realizujesz właśnie plan na sztywno, na 100% i w ogóle nieważne, czy ty dajesz radę, czy nie, czy masz zasoby, czy nie, to jest nieistotne, bo jesteś na diecie i masz swój plan do zrealizowania. Natomiast jak nie jesteś na diecie, to. Wtedy nie ma zakazów żadnych i wtedy odpuszczasz sobie, bo możesz wszystko, bo tak naprawdę te zasady już ciebie wtedy nie obowiązują. Nie? Czyli najczęściej kończy się tak. to tym, że po prostu mhm. wtedy nadrabiasz i jesz dokładnie wszystko to, czego wcześniej sobie zabraniałaś, będąc na diecie, nie? Tak, i w ogóle dziewczyny, dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? No to się dzieje dlatego, że tak jakby my nie zastanawiamy się nad naszym życiem i nad naszą osobą w tym życiu i w danych sytuacjach codziennego dnia, tylko jakby, sprze, m, tak jakby kierujemy tą uwagę stricte na tą powiedzmy kartkę, nie? Nazwijmy tą dietą jakąś kartkę z tą rozpiską. Y Zbioram zasad. I my tak jakby nie zastanawiamy się nad tym, czy, czy faktycznie my jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy uelastycznić, tylko tak jakby wierzymy w to, że nieważne, co się będzie w naszym życiu działo, to my i tak będziemy się tej diety trzymać. I dlatego w momencie, kiedy życie jest życiem i staje się życiem, takim, w którym pojawia się wiele przeszkód, trudności, gorszy dzień, niewyspanie i po prostu psuje nam się cały dzień po drodze i. Jakby łapiemy, tak wyślizguje nam się z rąk trochę ta idealna dieta, no to wpadamy właśnie w to myślenie tak zwane dychotomiczne, trochę naukowym podjazdem tutaj zrobię, ale jest to myślenie, gdzie właśnie yy, jeżeli zakładamy, że będzie idealnie, no to skoro nam się już coś nie udało, no to dla, dla naszego mózgu to jest po prostu sygnał, że jest po prostu zero, było 100%, więc. Więc po prostu przegrałaś teraz, nie? Więc y, każda z nas po prostu ma takie coś w głowie. Ym, warto to rozpracować i y, zobaczcie, że zauważyłyśmy też to, że takie diety y, nie będą się sprawdzać w życiu, bo nie mamy idealnego życia, po prostu, prawda? To znaczy... Więc tutaj, mhm. Warto, mhm. tutaj warto się zastanowić nad y, innymi metodami, żeby osiągnąć takie dietetyczne spełnienie, a to Yy, że jesteśmy w diecie albo nie, no to widzicie, że tak kiepsko się to sprawdza. Ja myślę, że tutaj właśnie to powodem też jest to, że my zakładamy, że to my się mamy dopasować do jakiejś konkretnej diety, do jakiegoś konkretnego schematu, a nie zastanawiamy się nad tym w ten sposób, że okej, okay, dobra, czy w ogóle ta dieta właśnie do mnie pasuje pod kątem właśnie tego, ile posiłków jest w ciągu dnia, czy one mi pasują, czy to mi smakuje. Czy to mi w ogóle daje satysfakcję? Czy ja chodzę głodna, czy ja mam energię, czy nie? Więc nie zadajemy sobie tych wszystkich pytań, tylko po prostu chcemy się wkomponować w jakiś konkretny schemat postępowania, a to się nie sprawdza i to nie działa. Więc yy, to myślę, że tutaj też w dużej mierze to jest właśnie związane z tym, ale właśnie to, co też powiedziałaś wszystko albo nic, i to dychotomiczne myślenie. To teraz weźmy takie kolejne przekonanie. I znowu tutaj. Opowiem o takiej sytuacji. Wszystkie posiłki mam przygotowane, wszystko jest w pudełkach. Do godziny 16 wszystko szło zgodnie z planem. Po pracy wpadła do mnie znajoma, przyniosła dopiero co upieczoną szarlotkę, która po prostu pachniała tak, że nie można było się skoncentrować na, na rozmowie, więc skusiłam się na kawałek. No i co? No, no, Piluję swoich posiłków, robię pudełka, więc byłam na siebie zła. Że znowu się złamałam i złamałam jakby zasady mojej diety. Ale skoro i tak już poległam, to nie ma co dzisiaj już tej diety pilnować. Dzisiaj wpadają jeszcze zapiekanki z serem na kolację i pudełko lodów na deser, bo przecież bez sensu trzymać te lody w tej lodówce, skoro od jutra znowu dieta. I to jest właśnie to jest takie bardzo też e, specyficzne, ale też bardzo powszechne myślenie że skoro dieta moja zakłada, że nie powinna mieć słodyczy, to złamanie jednej zasady powoduje zarzucenie wszystkiego. Takie myślenie zero-jedynkowe naprawdę bardzo może utrudniać odchudzanie, bo zobacz jak to jest, że dopóki wszystko, stosujemy te zasady według planu, to wszystko jest ok, natomiast problem pojawia się, z jednym pierwszym potknięciem. Jakby potknięciem tutaj tak, tak to nazywam, natomiast ja generalnie nie uznaję, że zjedzenie szarlotki jest potknięciem, ale dla osoby, która jest na diecie, to oczywiście może to tak być, bo jednak utarło się, że na, będąc na diecie, to raczej te szarlotki nie powinnaś jeść. Więc to jest właśnie ta sytuacja wszystko albo nic. Czyli jedna taka sytuacja prowadzi do zarzucenia tych przyjętych wcześniej zasad, ale też wtedy czujesz porażkę, rezygnujesz z dalszego działania, spadać Ci w ogóle samopoczucie, nastrój i generalnie możesz stwierdzić, że no kurde, no znowu Ty po prostu zawaliłaś, nie? Więc w dalszej kolejności to będzie znowu prowadziło do przejadania w odpowiedzi na te negatywne emocje, które się pojawiły i generalnie może też nastąpić takie całkowite zarzucenie diety. I w ogóle to jest ciekawe, że ja bardzo często... Jak o tym rozmawiam z pacjentami, to bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, ja tak mam. No, faktycznie, że jak raz mm -hmm, się złamałam, mm -hmm. to, to, to ja tak mam, że, że ja już tak, tak. Jak, jak, ja, jak ja na przykład yy, staram się dowiedzieć, jak to faktycznie wyglądało, czy to było tak, że faktycznie ta, ta jedna rzecz spowodowała już później zarzucenie wszystkich zasad i już jakby taką lawinę też gdzieś tam tego przejadania, podjadania. To okazuje się, że jakby dana osoba stwierdza, że tak, że ona tak ma, natomiast w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że to nie dotyczy tylko jej. A, a właśnie tak jest. Mm -hmm. Że w ogóle e, dzisiaj sobie na przykład czytałam trochę o takim dychotomicznym myśleniu, co o tym mówi e, psychologia, i w ogóle znalazłam mm, takie jedno zdanie. Jakiegoś amerykańskiego psychiatry, którego szczerze nie znam, ale określa to zjawisko, jeżeli chodzi o to dychotomiczne myślenie, jako błąd procesów myślowych, które przekładają się na postrzeganie i interpretację różnych zjawisk tylko w skrajnych aspektach. Czyli albo jest dobrze, albo źle. Albo jest idealnie, albo jest beznadziejnie. Jeśli nie odniosłam sukcesu, to oznacza, że poniosłam porażkę. Jeśli czegoś nie wiem, co znaczy, że jestem beznadziejna? Czyli to są takie zniekształcone myśli, i one są naturalne. I to myślę, że warto też o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że to Ty tak masz i że to. Jest tobie konkretnie przypisane, tylko to po prostu jest naturalne i naprawdę większość osób. E, na pe, ja, ja nie wiem, czy w ogóle są jakieś osoby, które są wolne, jakby od takich pułapek myślenia, zniekształceń poznawczych i takich różnych rzeczy, które po prostu nasza głowa tworzy sobie różne takie powiedzmy, taką drogę na skróty, czyli ma przyjmować jakby rzeczywistość i od razu interpretować ją w jakiś konkretny sposób. Natomiast ta interpretacja. Nie musi być w ogóle faktem, nie? Bo tutaj trzeba by było rozróżnić, co jest faktem, a co jest tylko interpretacją tego faktu w, i właśnie w, w, taki, w taki sposób, w jaki pojawia się to w moim myśleniu, w mojej głowie. Nie? Więc. Mhm. Y tak. Mhm chciałaś coś powiedzieć? Wiesz co, jeszcze chciałam powiedzieć, że w zasadzie warto się też zastanowić nad tym, dlaczego my po złamaniu tej jednej reguły, czyli na przykład jemy ten serniczek, dlaczego pojawia się ta, czy szarlotka, ja, ty jesteś chyba tym, tym szarlotka, ja sernik mi chodzi po głowie, ale jak już zjemy ten serniczek, to dlaczego łamiemy jakby wszystkie zasady i nagle po prostu stwierdzamy, że możemy jeść dalej, bo właśnie po pierwsze jeżeli już złamałyśmy tą zasadę, no to nasz umysł przechodzi w ten tryb porażki, więc warto przypieczętować trochę i poczuć tą porażkę, a z drugiej strony y Poprawić sobie ten humor. W sensie my jemy, bo czujemy się źle, a co jest, co najlepiej poprawia humor, no właśnie to jedzenie, a trzecia, trzecia rzecz jest taka, że nam się też trochę wydaje, no to dobra, to nafutruje się dzisiaj, to może mnie już te takie momenty słabości nie, nie, nie najdą w przyszłości, prawda? Więc tu też warto się zastanowić, dlaczego my właśnie po tej jednej złamanej zasadzie lecimy po prostu ze wszystkim w dół. Tak, tę ale, porażkę tak, tak ale teraz mi się tak od razu skojarzyło to jest w ogóle takie nie, bardzo ciekawe, że zawsze jak sobie wyobrażamy to, że będziemy już coś zmieniać od jutra to e, dzień wcześniej pojawia się właśnie ta, takie uczucie ekscytacji takie mm, ta, ta, takie wie, że ty już się nie możesz doczekać ja sobie na przykład tak e, akurat mam takie skojarzenia z tym, że e, na przykład mu mówię sobie to od jutra idę na siłownię i ja już dzisiaj po prostu przebieram nogami, już mogę sobie całą torbę spakować, w ogóle wszystko już jest gotowe. A jak przychodzi jutro, co do czego, i przychodzi ten dzień, to tak nagle, o, hmm, to od dzisiaj miałam iść na tą siłownię, nie? Aha, to, to naprawdę dzisiaj. Więc ta ekscytacja, jak już jesteś przed tym krokiem i masz to zrobić, to nagle jednak okazuje się, że to, to wcale nie jest tylko i wyłącznie jakby takie hura, i takie optymistyczne, że w ogóle to wszystko wyjdzie, tylko po prostu pojawiają się normalne trudności i właśnie błędem jest zakładanie, że te trudności one nagle znikną i że one nie będą się pojawiały na naszej drodze, nie? A jakby idealna dieta i zakładanie tego, że wszystko nam się udaje, że zawsze robimy wszystko zgodnie z planem, że nigdy nie skusimy się na nic, co jakby według naszego przekonania nie powinno być w takiej idealnej diecie, takie zakładanie jest w ogóle nierealne. Jak do mnie pacjent przychodzi i mówi, że chce schudnąć, i tak naprawdę proszę mi ułożyć idealną dietę zero słodyczy, zero niczego, ja już nie chcę jeść, to ja się pytam, czy zamierzasz przez całe życie już nie jeść słodyczy? I wtedy nagle taka konsternacja chwila ciszy, nie? I mówię, no właśnie. Więc może dopasujmy Twój styl życia do Twojego odżywiania i znajdźmy jakiś złoty środek. A najlepiej wprowadźmy metodę małych kroków. I nagle ach, jest takie głośne westchnięcie, i mówimy: OK, ja mówię: OK, i zaczynamy. I tak naprawdę dopiero później przychodzą te, mm, te korzyści, bo nie jest to takie atrakcyjne jak myślenie o sobie w kategoriach: będę idealna, zero cukru, zero tłuszczu. Szczególnie tego złego, oczywiście, nasycone kwasy tłuszczowe, tłuszcz palmowy, utwardzony i tak dalej. I my, tak jakby, lubimy sobie. Y śnić na tej jawie, tak jak powiedziałaś z tą siłownią, mhm. że, że samą satysfakcję nam sprawia to nasze wyobrażanie sobie w tym lepszym jutrze, prawda? Więc to też nam daje takie przyzwolenie, no to dzisiaj tak sobie trochę ten, no bo ja przecież mentalnie to ja już jestem odchudzona i w ogóle docięta i wszystko naraz, nie? Więc no ważne, warto sobie tutaj właśnie tak jakby sprowadzić się trochę na ziemię i pomyśleć o tym, co sprawi, żeby ja będę się dobrze czuć i co sprawi, że w ogóle będzie mi się chciało to robić? Czyli nie zastanawiamy się nad tym tylko, co robić, ale przede wszystkim, jak to zrobić, bo właśnie te idealne diety zakładają, co jeść, czego nie jeść, ale nie powiedzą ci, jak to masz dostosować do tego, że masz trójkę dzieci, psa i w ogóle pracę na dwie zmiany, nie? Tak. Jakoś o tak. tym już nigdzie nie czytałam. A propos super obiecanek, w takich dietach. Tak, ale powiem ci, że teraz jeszcze mi przyszła taka jedna myśl, że e, to chyba też trochę zależy od tego, na ile my jesteśmy w stanie wejść w ten schemat narzucony odgórnie i zaakceptować to, że ja tego nie mogę, co ja lubię jeść. Chyba trochę zależy też od tego, na ile my sobie ufamy i na ile my jesteśmy w stanie stawiać też granice. Powiem ci tutaj przykład, bo od razu. Nasuwa mi się jakby konkretna sytuacja. Że mm. ja ostatnio właśnie miałam taką pacjentkę, której problemem były słodycze i one się pojawiały bardzo często wieczorami i jakby zaczęłyśmy właściwie, no, oczywiście zaczęłyśmy od tego, żeby zrobić gdzieś tam porządek z dietą i żeby wprowadzić takie wartościowe odżywcze, sycące posiłki, które już jakby z. Samego tego powodu, że one będą, to one mogą bardzo ograniczyć tą ochotę na podjadanie, ale nawet jeżeli te posiłki były takie, to jednak jej jakby dwa razy poczuła taką chęć na Prince Polo i zjadła to Prince Polo, tylko że czuła, że to właśnie coś jest takiego, czego nie powinna robić. No i zaczęłyśmy o tym rozmawiać, i ja mówię, że, mm -hmm, czyli. Właściwie to może tutaj trzeba by było zaproponować inne rozwiązania, czyli zastanowić się, w jaki sposób ja mogę to Prince Polo wprowadzić do swojej diety, ale dalej osiągać efekty. Czyli na Czy przykład, princ że... Prince Polo do owcianki. No albo na podwieczorek, wiesz, do kawy tam z no. owocami i, i z, mm -hmm. z orzechami, jako po prostu normalny posiłek. I ja jakby słyszałam, że, że to jest takie dosyć zaskakujące, ale później usłyszałam coś takiego, bo oczywiście nie mówię tutaj o tym, żeby akurat to principle musiało się pojawić codziennie, bo to nie o to chodzi, tylko jestem w stanie pójść na jakiś kompromis, czyli nie chcę rezygnować z tego, co lubię, bo bardzo to lubię i po prostu sprawia mi to przyjemność, i, i to jest okej. Okay. Ale też z drugiej strony chcę iść w kierunku swojego celu związanego gdzieś tam z sylwetką, mocą ciała. I to zdumienie było jakby wyrażone w tych słowach, że, że ja usłyszałam coś takiego. Pani Magdo, no i ja Panią szanuję, bo gdyby Pani powiedziała, że ja mam nie jeść, ja mam zrezygnować ze słodyczy, bo przecież skoro chcę przejść na dietę, to ja nie mogę tych słodyczy jeść, to, to ja bym automatycznie włączyła u siebie taki bunt, że ale dlaczego ja mam sobie zabraniać? Dlaczego ja mam sobie zakazywać w ogóle? Nie, no to, to, to mi się to nie podoba, ja nie chcę tego stosować w ogóle, nie? Sąsiadka jest szupajem. Tak, natomiast jak my mhm. jesteśmy w stanie wypracować jakieś rozwiązanie, które z jednej strony, powiedzmy, że w jakiejś części zaspokoi moje potrzeby, pragnienia, ale z drugiej strony też równocześnie będę mogła osiągać swoje cele, no to ja jestem z tym okej, okay, nie? I, i tak mhm. od razu mi się właśnie to, to skojarzyło. Tak, historia. Tak, tak. Mhm. tak, ale żeby to rozpracować, to warto się zastanowić w ogóle, dlaczego nam się włącza jakby taka chęć tego, czego sobie zabraniamy. Tak naprawdę... Zobaczcie, jeżeli powiemy, żeby nie myśleć o białym niedźwiedziu, no to co macie w głowie teraz? To chyba oczywiste, że mamy tego niedźwiedzia, nie? Więc tak naprawdę ciężko nam skupić się, jakby ciężko nam czegoś nie jeść w momencie, kiedy musimy się na tym koncentrować i co ważne, żeby w ogóle unikać czegoś, typu idziecie w lesie, idziecie w lesie i, i chcecie uważać na zaskrońce, no to patrzycie pod te nogi, nie? Jesteście bardziej takie uważne, takie uwrażliwione wręcz na coś, wy, wy, wyostrzone te zmysły. Więc tak samo się dzieje w momencie, kiedy chcemy sobie zabronić tego wafelka, tego, tej czekoladki ulubionej. Nie? Jeszcze jak ona jest w domu i do godziny 15 jesteśmy z siebie dumne, że przechodziłyśmy wielokrotnie obok tego stolika z tymi czekoladkami i nie tknęłyśmy. No to o 18 nagrodzimy się za tą silną wolę, nie? Tym, Tą czekoladką właśnie, nie? A później pojawiają się wyrzuty sumienia, no bo przecież miałam kurczenie jeść, nie? więc tak naprawdę to, co Magda, mówi, że warto tego wafelka wrzucić jako podwieczorek z owocem i robić ten zdrowy balans. I trochę sobie zaufać, że, że można mieć drobne przyjemności w diecie i dalej być. Szczupłą, zdrową i zadbaną, bo tak naprawdę zauważcie, że w Waszym otoczeniu, mam nadzieję, że tak jest, ale ja na przykład znam. Kobiety, które są szczupłe, i wcale nie widzę, żeby bardzo sobie wszystkiego zabraniały, nie? Że, że kojarzę sytuacje, w których była jakaś pizza, albo jakiś wypad do restauracji, albo jakaś impreza. I, I nie widziałam, że te osoby stoją pod ścianą, po prostu tylko ze szklanką wody, nie? Więc tutaj warto brać z takich osób przykład po prostu, i gdzieś tam szukać tej takiej zdrowej równowagi, no bo te. Dietetyczne przekonania są w momencie wtedy, kiedy chcemy stosować te diety, więc od czego w ogóle zacząć? I tutaj przechodzimy do trzeciej części, czyli najpierw powiedziałyśmy w ogóle, skąd się biorą te pułapki myślenia. Opowiedziałyśmy o tych kilku pułapkach myślenia, więc teraz dajemy Wam takie jakby rozwiązanie tego. I od czego zaczniemy? Magda, zacznijmy od tego. Co trzeba zrobić, żeby uniknąć tych pułapek? E, wiesz co? Ja myślę, że tutaj w dużej mierze pomoże to, jeżeli my będziemy opierać się na faktach. Bo mhm. Czyli myślenie na faktach, oparte na a, fakta, nie, właśnie... a nie, mhm. nie w jakiś taki sposób zniekształcone. Dlatego, że popatrz, jakbyśmy miały sobie rozpracować tą sytuację, gdzie przechodzi mi ta sąsiadka z tą. Oh, obrzydliwie dobrze pachnącą szarlotką i ja się na nią kuszę, to tak naprawdę, no ile szarlotka może, kawałek szarlotki, ile ma kalorii? 350? 350. No dokładnie. Mhm. A chyba, że poszalałam i ukryłam taki spory naprawdę yy, pokaźny no tam powiedzmy, że 400. Ale okej, okay, to jest dalej jakby taka równowartość tego, jak mogłoby wyglądać moje drugie śniadanie. Czyli po prostu nie jem już tego drugiego śniadania, albo tam w zależności o której godzinie to tam było, że ona mi wpadła z tą szarlotką, to nie jem pod wieczorku. Tylko w zamian za to mam tą szarlotkę. Dalej mój Limit kalorii, nawet jeżeli chciałabym je liczyć, ja jestem w stanie skończyć z dzień, cały dzień z tym, co sobie założyłam. Nie ja wcale nie muszę mm -hmm. tego przekroczyć. A nawet jeżeli bym to przekroczyła, bo to też nie jest żadna zbrodnia, umówmy się, to nawet jeżeli wliczę tą swoją szarlotkę, to ja dalej wychodzę na przykład na swoje zero kaloryczne, czyli tyle kalorii, ile tak naprawdę potrzebuje moje ciało w tym danym dniu. Zakładając, że na przykład ja chcę się odchudzać i założyłam, że będę w deficycie kalorycznym, to po prostu jeden dzień nie jestem i nic złego się nie dzieje. To nie oznacza od razu, że ja przytyję 2 kg. To jest w ogóle fi fizjologicznie niemożliwe. Żeby było zjeść dwie blachy. Tak. tak, bo to jest około 14 tysięcy kalorii, żeby przytyć 2 kg. Także 400 kalorii versus 14 tysięcy kalorii to jest spora różnica. i w momencie, kiedy właśnie przysłowiowo złamiecie się, coś tam się mm, wydarzy, coś tam wpadnie dodatkowego, no to to jest ten moment stop, kiedy trzeba włączyć myślenie racjonalne, a trochę odsunąć to myślenie dietetyczne, to myślenie, w którym mm, mamy wizję siebie mm, jako przegranej w, w, z tą dietą. I Kalkulujemy, myślimy, przypominamy sobie to, co Magda powiedziała przed chwilą, i powinno to iść w dobrą stronę. Czyli, tak naprawdę, jaka jest recepta? Racjonalne myślenie i elastyczność. Mhm. I o tej elastyczności teraz powiem, bo ja bardzo lubię słowo elastyczność w diecie, dlatego że to oznacza, że tak naprawdę my dalej jesteśmy w takich swoich prozdrowotnych zachowaniach i wyborach żywieniowych, ale mamy prawo zmieniać je w momencie, kiedy ta sytuacja tego wymaga. Czyli jeżeli mamy jeden dzień, gdzie gdzieś mamy jakiś wypad służbowy czy coś takiego i, i nie jesteśmy w stanie zapanować nad dietą, ciężko nam przewozić cztery pudełka, no to co robimy? No szukamy jakiegoś półśrodka, czyli jakby dopuszczamy tą elastyczność, bo w momencie, kiedy dieta jest nie celem, a naszą wartością, żeby dobrze się odżywiać, to, to kierując się wartością, tam nie ma przegranych, wygranych, a cel można albo mieć, albo nie, więc to buduje taką dychotomię w sensie albo to zdobyłam, albo tego nie zdobyłam. A jeżeli pomyślimy o tym, że zdrowie, zdrowa sylwetka, dobre samopoczucie jest dla mnie wartością i staram się podążać przez całe życie, bo to jest jakby wartość taka nadrzędna, która nam towarzyszy przez całe życie, a nie to jest do lata, cel do lata na przykład, nie? To jest ta różnica, więc w momencie, kiedy myślimy sobie, że to jest nasza wartość, ale dzisiaj warunki były takie trochę niesprzyjące, żeby tak dobrze podążać za tą wartością, no to od tego jest następny dzień, kiedy wrócimy, a dzisiaj elastycznie podejmuję decyzję, że trochę zmieniam te zachowania prozdrowotne, żeby zminimalizować na przykład mm, te, te szkody, w cudzysłowie oczywiście, czyli szukam półśrodka, wartość y Zdrowie jest dla mnie wartością, więc nie jadę na stację benzynową pochod doga, ale na przykład w trakcie podróży rozejrzę się za jakimiś fajnymi knajpkami w pobliżu miejsca docelowego i tam coś wybiorę. Widz, słyszycie tą różnicę? Jakby Tutaj jest totalnie inne podejście do diety. W ogóle diety też najczęściej skupiają się tylko i wyłącznie na tym, co można jeść albo czego nie wolno, a, a ta elastyczność którą mamy na myśli, ona się koncentruje w kontekście diety przede wszystkim, biorąc pod uwagę to, co jemy, w ogóle dlaczego coś jemy, czyli my rozróżniamy, czy jemy z nudów, czy ze stresu, czy po prostu z głodu. Zastanawiamy się też nad tą ilością spożywanego jedzenia, czyli elastycznie pozwalam sobie na szarlotkę, ale właśnie nie jest to kawałek na 500 kalorii, tylko na 300, żeby zachować jakąś zdrową równowagę. I co jest jeszcze ważne, tej elastyczności, fajnie też pamiętać o zasadzie mniej lub więcej. Ja o tej zasadzie kiedyś rzucałam post na ym, Instagrama, więc jeżeli chcecie, to sobie tam trzeba zjechać trochę w dół i go znaleźć. Natomiast y, o co w niej chodzi? Chodzi w niej o tym, że jeżeli kierujemy się wartością, jaką jest na przykład zdrowie, no to jeżeli jednego dnia nie było to takie wartościowe i zjadłyśmy trochę więcej, no to następnego dnia możemy zjeść po prostu mniej, i to w ogóle dziewczyny jest jakby. Mm, Recepta tego, dlaczego osoby, które nie kontrolują odżywiania są szczupłe, bo one w ogóle i to w badaniach też wyszło, że intuicyjnie jedzą, czyli jak widzimy, że na imprezie wcinają wszystko jak leci i sobie myślimy: O, tato ma spust, tato ma przemianę materii, a tak naprawdę ta osoba następnego dnia zje intuicyjnie lżejsze posiłki i to nie jest tak, że ma super metabolizm, ona tak naprawdę ma podobny do nas. Natomiast potrafi dobrze zarządzać tą energetycznością i tak naprawdę ona jej nie przekracza, bo następnego dnia po prostu je mniej. Tak, tylko tak właśnie dopowiem, że jakby, powiedziałaś coś takiego, że to osoba, która nie kontroluje swojego, swojego jedzenia, czyli chodziło tutaj o to, że na przykład nie liczy kalorii, nie? O sztywnej kontroli, tak, tak o tak. sztywnej. Czyli nie liczy kalorii, tak. nie, nie działa z żadnym jakimś tam planem, tylko po prostu je jak jest głodna i je tyle, ile, tyle, żeby się po prostu nasycić, nie? Tak, tak, dobrze, że to wspomniałaś, bo czasami po prostu jesteśmy tak wkręcone w ten temat, że my już mamy własny słownik i po prostu tymi słowami operujemy, a dobrze, że czuwasz, żeby to sprostować, żeby nikt się nie zagubił w tym, co mówimy. Tak, chodzi tutaj o taką nadmierną kontrolę, bo ja nie mówię, że kontrola jest zła, jakby wiecie, to, że. To, że na przykład pozwalamy sobie na alkohol i mamy jakby taki luz, że w piątek sobie wypijemy lampkę wina, no to to od razu nie oznacza, że nie mam zasad. No, jakieś zasady mamy. Na przykład nie pijemy teraz w trakcie pracy, tylko faktycznie mamy zasady, że jak już, no to trzeba odpowiednie warunki stworzyć ku temu. Więc jakby zasady są ok i one są potrzebne, bo one też pokazują nam, co jest ok, co jest nie okej okay i tak naprawdę tylko Różnica jest taka, dziewczyny, że te zasady mają nas wspierać i nam pomagać, a nie nam przeszkadzać. I to jest ta różnica, żeby wiedzieć, w jaki sposób operować tymi zasadami. Tak, czyli tak naprawdę I wybierać elastyczność. Tak, czyli tak naprawdę staramy się nazwać to, w jakich ramach ja chcę się poruszać i na co sobie chcę pozwolić. Natomiast musi to być na tyle elastyczne, żeby dawało mi też taką. Możliwość swobodnego reagowania na to, co widzę tu i teraz, albo na przykład, no bo ja właśnie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że działam tylko w takim trybie realizowania jakiegoś planu, natomiast idę na wasala, idę na urodziny, idę do babci ją odwiedzić, i babcia zrobiła po prostu dla mnie pierogi, jakieś tam moje ulubione, i ja powiem babci nie, babciu, a bo ja nie wiem, jakie to ma makro. Babciu, no. ile to ma kalorii? Ile no, jest a białka. babciu policzyłaś najpierw, bo jak nie, to ja nie mogę zjeść, bo, bo co, jak ja to wpiszę, nie? Tak, i to mnie denerwuje w tych wszystkich takich mega sztywnych dietach yy, yy, z modnymi nazwami bo one właśnie nie dają ci rozwiązania, co zrobić na takie okoliczności. I w ogóle, jakby w dzisiejszym świecie, no ciężko się stosować, no chyba, że nie pracujemy, mamy dużo pieniędzy, czasu i możemy być skupione tylko i wyłącznie na sobie. No to wtedy okej, okay, ale no, umówmy się, że to nie jest bajka, tylko jesteśmy tutaj na ziemi, mamy dużo obowiązków, brakuje wiele czasu, <laughs> wiele czasu brakuje czasu na wiele rzeczy, i też to, co mnie denerwuje, to że często te idealne diety, one na przykład zakładają albo gotowanie wszystkiego od podstaw, w sensie nie ma tutaj miejsca na jakieś gotowe rozwiązania, bo po pierwsze, to jest w ogóle jakieś. I pójście na skróty, a po drugie no to nie ma nic wspólnego ze zdrowym odżywianiem yy, i tu mam na myśli, nie wiem, jakąś właśnie dietę zupową, nie? że non stop, jakby słyszałam o takich dietach że normalnie się je na przykład przez tydzień tylko i wyłącznie na zupach no okej, okay. w teorii to też bym chętnie ja zjadła taką dietę, bardzo lubię zupy, ale nie miałabym czasu, żeby non-stop je gotować, więc posiłkuję się tutaj na przykład na, śniadania, na śniadanie kanapkami, a na kolację zjem sobie zupę i to trzy razy w tygodniu, bo nie mam przestrzeni, żeby od podstaw gotować. Tak, ale zobaczcie, bo to jest właśnie to, to jak mówisz, że ja znowu wracam do tego, że to jest. To wtedy tak działa, jeżeli my chcemy zastosować jakiś konkretny schemat, w który my chcemy wejść, a to nie on ma wejść w nasze tak. życie i się jakby mm -hmm. dopasować do naszego życia. Bo ja na przykład teraz od razu nasuwa mi się coś takiego, że za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie jakaś pacjentka, która na przykład stosuje jakieś eliminacje, to ja zawsze bardzo dociekam, czy to jest uzasadnione, czy to. Czy ona naprawdę ma powody do tego, żeby coś wykluczać? Czy to jest tylko jakieś takie widzimisie, fanaberia, albo mm, pójście za jakimś mitem jest ten, tak. dietetycznym, który mhm. gdzieś tam i jakby to absolutnie nie jest wina, że ona to robi, bo jest dezinformacja na, na wiele tematów. I bo, bo to jest właśnie tak, że nawet jeżeli stosujesz jakąś eliminację, to to zawsze powoduje, że twoja dieta będzie bardziej skomplikowana, czyli innymi słowy, będziesz musiała więcej się zastanawiać nad tym, czym teraz to zastąpić i jak sobie teraz poradzić bez tego, co w zamian za to. I pod kątem takim praktycznym, czyli na przykład, jeżeli ktoś nie je pieczywa, to on więcej czasu spędzi w kuchni, dlatego że on musi ugotować. A pieczywo to jest coś, co po prostu pokroisz, Kanapkę posmarujesz, zrobisz to w 5 minut, natomiast jak ja nie jem chleba, to ja muszę gotować kaszę i tam robić różne inne rzeczy, żeby to ten posiłek był tylko jakiś tam inny, nie? Więc yy, tak, w kontekście też właśnie tego, że wiele osób ma takie przekonanie, że na przykład na dietę potrzeba dużo czasu i trzeba mieć ten czas na to, żeby przygotowywać sobie te wszystkie posiłki i, i tam w ogóle to właśnie, jeżeli my odczarujemy ten mit, mówiąc o tym, że to są właśnie długo gotowane samodzielnie, wszystko przygotowane i, i wszystko musi być takie super, perfekt y, y, tylko eko, bio i na 100% no to jasne, będąc w takim trybie myślenia no to oczywiście będzie to bardzo trudne, żeby to zrealizować natomiast wcale tak nie musi być i, i też jakby tutaj dlatego też właściwie zebrałyśmy się za ten temat, bo y, widzimy, że wiele osób nawet nie zaczyna myśląc o tym, że one i tak nie mają jak z tym wystartować, bo po prostu tego czasu nie mają. Natomiast to wcale tak nie jest, bo można wybrać z tych wszystkich zasad to, co będzie akurat pasowało do mnie. Można też y, pomóc sobie wieloma takimi praktycznymi rozwiązaniami, które się fajnie sprawdzą i które ułatwią życie i tą całą organizację, jak na przykład choćby planowanie, zastanawianie się wcześniej, co ja faktycznie sobie zrobię na ten obiad, bo, bo plan naprawdę bardzo dużo zmienia, nie? Jak nie masz planu, to też nie wiesz, gdzie idziesz, nie wiesz, jak masz to zrobić i, i nie wiesz, kiedy w ogóle to się wydarzy, mm -hmm. a, a plan na przykład właśnie bardzo dużo zmienia, nie? Potwierdzone info. Tak, tak dlatego wydajemy ebooka o tym, że brak czasu to nie przeszkoda. Oczywiście my go wam nie wydłużymy, ale pomożemy wam go dobrze zorganizować, zaplanować. Tak naprawdę skupiamy się w nim i na takiej wiedzy praktycznej, e, dzięki której też zaoszczędzicie może w przyszłości czas na co rusz szukanie nowych informacji, bo tam jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby tą zdrową, fajną dietę prowadzić. W momencie, kiedy mamy ograniczony czas, bo wiemy, jak jest, i nie pisałyśmy o jakichś magicznych e, sposobach albo jakichś f, nawet fajnych metodach, bo na przykład na nie po prostu nie ma czasu, więc skupiłyśmy się na samych konkretach, które zagwarantują e, te efekty przy niskim nakładzie czasu. I dlatego też. E, Podcasty będą co dwa tygodnie, bo chcemy też więcej Wam dawać takich fajnych, ciekawych projektów i to jest nasz pierwszy e-book, pierwszy taki projekt i on będzie dostępny od 9 listopada. Zawsze się trochę boję, jak mówię już taką oficjalną premierę, bo wiecie jak to jest, że nie zawsze to tak może fajnie wyjść. Tak naprawdę pracę nad e-bookiem zaczęłyśmy początkiem sierpnia tak. A, tak. E, a nic jeszcze nie jest skończone naprawdę e, współpracujemy z graficzką, z korektorką wiecie, to jest jak normalna książka więc pracy przy tym jest mega dużo i to jest dla nas też taka frajda bo to jest coś nowego i mamy nadzieję, że też Wam to pomoże. Także już możemy to oficjalnie zapowiedzieć. Chociaż ja czuję lekki stresik, jak mówię, że to będzie tego konkretnego dnia. No tak, może lepiej w ogóle nie zaperzać. Ale faktycznie, jakby też taką ideą tego e-booka jest to, że właśnie dieta nie musi być wcale idealna i żeby też trochę to znormalizować, trochę zacząć mówić o tym, że ty naprawdę możesz dbać o siebie. Mając różną sytuację w życiu, że to nie chodzi, bo na przykład mnie osobiście teraz, ale to chyba mi się to bardzo zmieniło od momentu, kiedy po prostu weszłam w macierzyństwo i zostałam mamą. Jak słyszę, że możesz wszystko, to zależy tylko i wyłącznie od tego, czy chcesz, a jeżeli tego nie robisz, to to jest, nie wiem, szukasz wymówek i, i po prostu jesteś leniem w takim wolnym rozumieniu. Natomiast absolutnie my w e-booku nie mówimy o tym, że w każdej sytuacji możesz wszystko, ale mówimy o tym, że każda sytuacja jest taka, w której możesz zmienić przynajmniej coś małego. Dla jednej osoby to będzie coś mniejszego, dla drugiej większego, ale możesz zmienić coś na lepsze, bo każdy z nas ma inne zasoby, ma inne możliwości i warto też o tym myśleć, bo nie o to chodzi właśnie, żeby było idealnie, ale może być na pewno lepiej. I jakby to też jest ideą, żeby po prostu korzystać ze swoich zasobów i nie robić nic na siłę, nie robić sobie żadnej presji, tylko po prostu w taki naprawdę normalny i zdrowy sposób zadbać o siebie. Tak i chcemy to zrobić, żeby to wyszło już na jesień, dlatego że no prędzej czy później każda z nas powinna jeść normalnie, cieszyć się z tego jedzenia, zostawić te diety. Bo tak naprawdę na takiej diecie nie da się być do końca życia, i, i tak naprawdę czujemy się, że jesteśmy ciągle na diecie, a przy okazji czujemy się sfrustrowane i, i złe, bo, bo coś tutaj nie gra, a przy okazji jesteśmy już tym y, zmęczone. Więc y, taka jest ta idea, o której Wam opowiedziałyśmy. I. No, ten e-book właśnie bazuje na tych zasadach, które da się wprowadzić w zależności od różnych sytuacji. Właśnie ten brak czasu jakby przyświeca temu projektowi, dlatego że to dotyczy w tych czasach każdego. Tak, tak, dokładnie. Z takich ciekawych rzeczy to teraz możecie w tle usłyszeć wielki płacz mojego syna, bo właśnie wrócił ze spaceru, a to chyba oznacza, że ja już powoli. Będę zmierzała do końca. Odpływasz. Tak. tak może ja to odszumię, ale nie jestem techniczna, więc jakby tutaj nie będę obiecywać nic na poważnie. No także ostrzegam, no. Że, że może być. Tak. Że prawdopodobnie będzie, bo, bo moje takie wiecie, umiejętności, to, to, oh, to ciężko, jeśli chodzi o komputer, w ogóle jestem w szoku, że nam się udało stworzyć ten podcast i faktycznie go opublikować, także. Trzeba to docenić, a to są miłe dźwięki, które właśnie trochę nam mówią, że już się rozgadałyśmy, że ten podcast już jest wystarczająco długi. Mamy nadzieję, że, że te wszystkie zniekształcenia poznawcze, że. Na tyle je omówiłyśmy, że faktycznie tak poczułyście, Kurda, no rzeczywiście, rzeczywiście można, można myśleć inaczej, można nauczyć mózg inaczej interpretować i właśnie skupić się na tych faktach. Faktem jest, że zjadłam szarlotkę, a nie, że zaprzestałam diety i teraz nie, nic nie ma sensu, moja sylwetka nie ma sensu, wizja wakacji już jest skończona. Właśnie nie, faktem jest, że zjadłam szarlotkę, i postaram się teraz wpisać ją w dietę w ten jeden dzień, albo po prostu wyjść na to zero kaloryczne, jeśli się odchudzam i tyle. Tak. I następnego dnia mhm. żyć dalej z ulgą, bez ciśnienia. Tak, myślę, że tutaj też warto jeszcze dodać, tak na, totalnie na zakończenie, że to też nie jest coś, co zmienisz z dnia na dzień, bo to jest raczej niemożliwe, bo jeżeli żyjemy w jakimś przekonaniu, od wielu lat, <laughs> przepraszam, od wielu lat bądź też od zawsze, to bardzo trudno jest y, nagle zacząć myśleć inaczej, ale fajne będzie choćby to, jeżeli przy następnej takiej okazji pomyślisz sobie: mm -hmm, Dobra, to co ja teraz chcę z tym zrobić? W którym kierunku chcę pójść z tą moją decyzją, z moim zachowaniem i z moim myśleniem? Czy to nie jest ten moment, w którym ja powinnam w ogóle przemyśleć to, czy, czy ja chcę robić dalej tak jak kiedyś? Miałam w swoim zwyczaju, nie? Więc to, to już będzie super. Bo też myślę, że warto właśnie takie oczekiwania co do tego, jak będą przebiegały zmiany. Yy, planować sobie realnie. Nie? Czyli dobrą zmianą i małą zmianą jest właśnie to, że przynajmniej na przykład za zaczynam zauważać ten moment i to już jest super. No. To jest pierwsza rzecz, która wprowadza do tej zmiany, także jak to już jest, to już znaczy, że jesteście na dobrej drodze. Tak. Super, tak. e, dzięki Monika za dzisiejszą rozmowę. Dzięki, w... dzięki Magda. Dzięki Wam też. E, dzięki... Za to, że słuchałyście, tak. że jesteście z nami. Tak. Pomimo takiej rozłąki. Tak. Dajcie nam oczywiście feedback, jeżeli macie jakieś przemyślenia albo widzicie w tym coś, co jest takie, Dosyć spójne z Waszymi doświadczeniami, to bardzo chętnie oczywiście o tym przeczytamy. Napiszcie do nas na naszych kanałach. No i co? Myślę, że do usłyszenia następnym razem. Tak. Dzięki wielkie za to, że byłaś z nami. Nadawała Monika. I nadawała Magda. A to był podcast Dieta z Głową. Cześć. Cześć.